Czy Polacy, czy Wielkopolanie uwierzą w kłamstwo opozycji o polexicie? Czy Donald Tusk i jego gwiazdy typu Hołdys, Lempart, Owsiak czy Miller chcą oddać suwerenność Polski Unii Europejskiej? W tej rozmowie porozmawiamy też o konwencji o Polskim Ładzie dla polskiej wsi i programie 7 spraw dla polskiej wsi. A naszym gościem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, poseł z Wielkopolski Ryszard Bartosik. Dzień dobry, panie ministrze. Witam państwa, witam pana. Łączymy się właściwie z Luksemburgiem, bo właśnie tam przebywa nasz gość. Panie ministrze, co pan tam porabia? Jestem na posiedzeniu ministrów rolnictwa Unii Europejskiej, które właśnie odbywa się w Luksemburgu. Aha, czyli z ministrami Unii Europejskiej pan rozmawia. To w kontekście tych ostatnich protestów bardzo ciekawe. Ale chciałem, byśmy, nim przejdziemy do programu 7 spraw dla polskiej wsi, odnieśli się właśnie do tego, co się działo w ostatni weekend, do tych protestów, do Donalda Tuska, który zapraszał na scenę obok siebie takie autorytety, jak były PZPR-owiec Leszek Miller, czy znana z wulgarności Marta Lempart, czy człowiek od piosenek Zbigniew Hołdys się pojawił też, no był też Jerzy Owsiak, o Leszku Moczulskim nie wspomnę, bo tu musielibyśmy zrobić mały wykład historyczny o jego współpracy z SB, ale panie ministrze, takie podstawowe pytanie, czy Polacy uwierzą w kłamstwa tych ludzi o polexicie? No myślę, że nie uwierzą, tego tematu w ogóle nie ma, to jest temat zastępczy, jak ktoś nie ma programu, a tak jest w przypadku Platformy Obywatelskiej, tak jest w przypadku Donalda Tuska, wymyśla się tematy zastępcze. My jesteśmy w Unii Europejskiej, rozmawiamy o jej przyszłości. No, dobrym przykładem jest dziś moja wizyta. Rozmawiam o wspólnej polityce rolnej, o przyszłości dla polskiego rolnictwa, ale nie tylko ja, bo za chwilę premier Mateusz Morawiecki będzie w Brukseli. Spotykał się ze wszystkimi przywódcami w Unii Europejskiej, a te autorytety no to są pojedyncze osoby. Mieliśmy już do czynienia z autorytetami tak zwanymi. Ja sobie przypominam doskonale kampanię prezydencką, kiedy to za Bronisławem Komorowskim stało mnóstwo autorytetów i wybory skończyły się zwycięstwem dla nas. Ale wracając do tematu, no nie ma dziś tematu wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Troska o własny kraj, walka o jak najlepsze warunki dla naszego kraju, to nie jest to samo, co jakiś polexit. No my się troszczymy o Polskę, a nie o interesy niemieckie czy innych krajów i taka jest między nami różnica. A koledzy natomiast ministrowie rolnictwa, panie ministrze, jeśli wolno się wtrącić, nie podpytują, co tam ta opozycja wyprawia w Unii Europejskiej, albo nie podpytują, to naprawdę chcecie wychodzić z tej Unii, oddać nam suwerenność? Co tam się dzieje? No może zaskoczę słuchaczy, ale tego tematu tutaj nie ma. My rozmawiamy o wspólnej polityce rolnej, o jej reformie, o przyszłości. To jest tematem naszych obrad. Niech nikt nie traktuje tu nas gorzej. Ten temat nie jest tutaj podnoszony. No i to najlepszy dowód na to, że pracujemy wspólnie w Unii Europejskiej. To jeszcze jedno pytanie tylko w tym temacie i zaraz przejdziemy do kolejnego. Czy to nie jest tak trochę, że opozycja wypowiada się tymi swoimi sygnałami wobec wyborców za jakimś rodzajem zrzeczenia się suwerenności naszej ojczyzny wobec właśnie Unii Europejskiej? No to jest inna sprawa. My jako partia rządząca, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, dążymy do tego, aby Polska była podmiotem w Unii Europejskiej. Nie chcemy prowadzić polityki poddańczej, nie chcemy reprezentować interesów Niemiec czy innych krajów. Walczymy o nasze polskie prawa, o to po prostu, żeby Polakom się żyło lepiej, dlatego twardo rozmawiamy w Unii Europejskiej, zresztą tak samo jak Francuzi, Niemcy, Austriacy czy przedstawiciele innych krajów i taka jest norma. To nie może być tak, że
wszystko, co nam zostanie zaproponowane, my bezwiednie przyjmujemy pod dyktando na kolanach Niemiec. No tak, rozumiem, że to jest twarda gra o duże pieniądze, więc jest się o co spierać, ale bez tutaj udziału polskich rolników trudno, żebyśmy myśleli o pomyślności naszego kraju. Państwo to również zauważyli, doceniacie to, organizując konwencję Prawa i Sprawiedliwości, która była poświęcona właśnie siedmiu sprawom dla polskiej wsi. No i chciałbym, żebyśmy chociaż się pokrótce przyjrzeli ich założeniom. Na przykład w punkcie pierwszym czytamy: dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw. Co by to w praktyce miało oznaczać, panie ministrze? To by w praktyce miało oznaczać wyrównanie dopłat bezpośrednich do średniej unijnej i chcemy w ciągu najbliższego półtora, dwóch lat doprowadzić do tego. I większość gospodarstw rolnych tę średnią unijną osiągnie. To jest nasz cel poprzez i wsparcie unijne, ale także i krajowe. Postulat dawno oczekiwany, niezrealizowany, zaniedbany przez Polskie Stronnictwo Ludowe podczas wejścia do Unii Europejskiej i to się mści do tej pory, dlatego chcemy ten postulat się zrealizować. Następnie mamy kwestię dotyczącą przejścia na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazywania gospodarstwa, czyli rozumiem, że z tym był do tej pory jakiś problem, tak? Tak. No w wielu przypadkach rolnicy nie mieli następców, nie mogli przejść na emeryturę. W innych działach gospodarki narodowej nie było takiego wymogu. Jest to postulat wypływający z organizacji rolniczych i przychyliliśmy się do tego postulatu, no więc rolnik będzie mógł zachować gospodarstwo i przejść na emeryturę. Co oznacza kwestia nowego systemu ubezpieczeń upraw dla rolników? Co tutaj może być zaproponowane? Za tym elementem kryją się przynajmniej trzy sprawy. Pierwsza, utworzyliśmy fundusz gwarancji dla rolników, dla rolnictwa. Mhm. Na ten fundusz już jest zaplanowane 3 miliardy na rok przyszły. To jest fundusz na wypadek na przykład suszy czy powodzi, no ale zatrzymajmy się przy suszy, która by wystąpiła na znacznym terenie kraju bądź w całym kraju. To już mamy na to zagwarantowane pieniądze i z tego funduszu będziemy mogli płacić rolnikom odszkodowania poza systemem ubezpieczeń. Natomiast na ubezpieczenia, na dopłaty do składki ubezpieczeniowej przeznaczamy dodatkowo 1 400 000 000 zł. Dopłacamy rolnikowi 65% do składki, do wpłaty na składkę. Rolnicy dobrowolnie tutaj się ubezpieczają tutaj będziemy dopłacać, na to jest taka kwota przeznaczona. Dodatkowo Rada Ministrów może poprzez rozporządzenie jeszcze wspierać w wyniku innych klęsk żywiołowych, ale to już byłaby sytuacja szczególna. Chcemy też stworzyć Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, takie rolnicze, agro towarzystwo, w którym mogliby rolnicy też się ubezpieczać, aby to było towarzystwo nakierowane tylko na ubezpieczenia rolnicze. A kto i w jakich okolicznościach będzie mógł skorzystać z dopłaty wysokości 15 tysięcy złotych na budowę zbiornika retencyjnego w gospodarstwie? A tutaj każdy rolnik, i to bez zezwolenia, będzie wprowadzony projekt na budowę takich zbiorników. Nie będzie musiał rolnik uzyskiwać zezwolenia. Będzie mógł gromadzić wodę, którą w czasie suszy będzie mógł wykorzystywać własnym gospodarstwem. To, co z perspektywy Mieszczuchu wydaje się interesujące w tych założeniach, to są bezpłatne miejsca dla handlu rolniczego w miastach. Jakby to miało funkcjonować, panie ministrze? Chcę nadać obowiązek miastom mniejszym i większym, aby wyznaczały, dały możliwość handlu rolnikom nawet w centrach miast, zamykając pewne części miasta na jakiś czas, aby mogły być wykorzystywane, nie wiem, ulice, jakieś skwery, ale też targowiska bezpłatnie dla rolników, po to, aby bezpośrednio mieszkańcy miast mogli nabywać produkty, płody rolne od rolników, zdrowe i najlepsze. Ale myśli pan, że będzie zainteresowanie ze strony rolników takim handlem bezpośrednim? Myślę, że tak. To zainteresowanie
wzrasta, ale na pewno będzie też to pobudzała chęć zakupu przez mieszkańców miast. Widzimy, jakim dużym zainteresowaniem na przykład cieszą się kiermasze, co już organizowane w różnych miastach. To będzie na podobnej zasadzie. A czego dotyczy ta dopłata, znaczy ta kwota 4,5 miliarda złotych na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwach? To jest połączone z tym poprzednim? To jest troszeczkę inna sprawa, bo 4,5 miliarda będzie przeznaczone na budowę przechowalni, przetwórni i przetwórstwa w mniejszych ośrodkach, tak aby płody rolne od rolników nie były wożone po całym kraju i mogły do tych przechowalni i przetwórni trafiać, ale także na sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego, który bardzo się rozwija i tutaj chcemy dać rolnikom aby mogli do 100 tysięcy bez podatku sprzedawać swoją produkcję nieprzetworzoną bądź przetworzoną bezpośrednio z gospodarstwa i te środki na te cele będą przeznaczone. W jaki sposób chcecie Państwo odbudować produkcję trzody chlewnej w związku z tą walką z ASF-em? No to jest bardzo trudny problem. W tej chwili płacimy odszkodowania i są na to środki w wystarczającej ilości. Przeznaczyliśmy też pieniądze na bioasekurację, ale dla rolników, którzy będą chcieli wrócić do hodowli trzody chlewnej, będą specjalne dopłaty. Najpierw na zabezpieczenie się, na tę szeroką bioasekurację, a potem na przykład zakup prosion, na odtworzenie po prostu hodowli trzody chlewnej i chcemy zwiększyć hodowlę trzody chlewnej po ASF-ie. To troszeczkę potrwa, no bo jak wiadomo, my z nim walczymy i ta walka jest bardzo trudna, a zacznie się od tego, że już niebawem będą duże ostrzały dzików w naszym kraju. A kiedy się zaczną? To tak, jeśli już pan... Myślę, że bardzo szybko będziemy chcieli to uruchomić. Niemniej jednak potrzebne będą zmiany prawne, a jeśli już przy tym temacie jesteśmy, to odszkodowania dla rolników będą wypłacały nie koła łowieckie, ale chcemy, żeby to płaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a ona będzie ściągać z kolei środki od kół łowieckich, tak żeby rolnik nie musiał po prostu długo oczekiwać na wypłatę tych środków, bądź skarżyć się po sądach z kołem łowieckim. To już widzę, jak ci, którzy wyszli na ulice polskich miast wczoraj, będą teraz przebierać się za dziki. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę, za znaleziony czas i przepraszam, że wyciągałem ze spotkań. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wielkopolskich i wszystkich rolników w naszym kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, poseł z Wielkopolski, Ryszard Bartosik, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań, prosto z Luksemburga, gdzie właśnie trwa spotkanie ministrów rolnictwa Unii Europejskiej.